Witam w kolejnym odcinku na temat ciekawych prac, które miałem do wykonania. Dzisiaj znowu można powiedzieć obiekt przemysłowy, ale może coś innego. Miałem do wykonania inwentaryzację komina wysokościowego. Firma, która zajmuje się między innymi remontem kominów, poprosiła mnie o to, czy mam taką możliwość, aby oblecieć wokół komina i dokładnie go opomiarować. Odpowiedziałem, że jak najbardziej jest taka możliwość. Więc przed przystąpieniem do tego zadania oczywiście trzeba było sprawdzić, czy nie ma tam jakiejś strefy zakazanej lotów. Akurat tam nie było, no ale jeżeli gdzieś jest, to trzeba pozałatwiać zgody. No tu oczywiście też zgoda zarządzającego obiektem, bo jak wiemy, takie wysokie kominy to raczej nie stoją na takich zwykłych działkach, tylko raczej to są już tereny przemysłowe, gdzie bardzo często trzeba uzyskać jakąś zgodę właściciela obiektu. No więc coś takiego było, no i przystąpiłem do zadania. Obleciałem dronem taką spiralą i z automatu, i z ręki. No i chciałbym wam pokazać teraz efekt tego, co wykonałem. Możemy zobaczyć, jaka dokładność jest odwzorowania tego komina. Zobaczmy sobie tutaj, pęknięcia nawet widać na kominie, jakieś pręty, które są, można powiedzieć, już na zewnątrz, gdzie ta okładzina odpadła. Jesteśmy nawet, możliwość mamy mniej więcej nawet i pomierzyć głębokość tego pęknięcia. Widzimy tutaj kolejne jakieś uszkodzenia komina. No, starałem się dość dokładnie to zrobić. Też ze spodu go złapałem, żeby dobrze widzieć podstawę komina. Widzicie nawet ten kompensator, jak tutaj jest dobrze odwzorowany. Sami widzicie dokładność tego wszystkiego. Czas oblotu to był, myślę, że nie dłużej niż pół godziny. Tutaj latałem. No, może jesteście ciekawi, jaka wysokość tego komina. Zmierzę odtąd dotąd. No mamy 150 metrów. No także nie mały komin. No i teraz, chcąc to pomierzyć tradycyjnymi metodami, to do tej pory pewnie większość jakichś takich firm robi sobie zdjęcia i filmy, i na podstawie tego ocenia ilość pracy do wykonania. Ostatecznie korzysta się z usług firm alpinistycznych, aby po prostu pomierzyć. No ale takie filmy czy zdjęcia, no to nie oddają tego, co daje takie opracowanie fotogrametryczne. Widzimy, że tu możemy sobie nawet zmierzyć długość tego. Tu w tym przypadku akurat to jest prawie 90 cm. Zaciągając ten przykład do różnych softów, to możemy sobie nawet objętość masy uzupełniającej pomierzyć. Także dzisiaj kolejny taki przykład z cyklu obiektów przemysłowych. Chciałem też tu zauważyć, że jest tu teraz też dodany link do kanału YouTube, do strony głównej, jak i do innych naszych realizacji. Staram się na bieżąco uzupełniać jakieś filmy. Zapraszam do komentowania i do oceniania jakości tych prac. Dziękuję.